Minęło około 24 godziny i teraz będziemy porównywać jak z trwałością tych perfum drogeryjnych, a jak z trwałością perfumetek. Także znowu mam swój zestaw i zaraz Mateusz mi poda po kolei wszystkie zapachy i będę mówić, które pachną mocniej po takim długim czasie. Także zaczynamy. Dobra, zaczynamy. Pierwszy zapach. Tutaj? Mhm. O. Czy jeszcze? Tak, no. Tu jeszcze mocno. Okay. Tutaj jeszcze czuć. Kawa. Tutaj też jeszcze czuć. W zasadzie chyba porównywalnie. Tutaj może minimalnie słabiej, ale to się jakoś mocno nie różni, ale z racji tego, że tu będzie troszkę minimalnie słabiej, to strzelam, że tu będzie pewnie może oryginał, a tu może będzie perfumy. Okay, zdejmuj. No i strzał. No, tak? Ale generalnie zapach naprawdę jest dalej wyczuwalny, o dziwo jak to tyle leżało i nie odbiega jakoś mocno. Tu jest może minimalnie mniej, ale generalnie jest też intensywność podobna. Także chyba zdało na razie nam egzamin. Dobra, to teraz zaczynam od tego. Czuć, ale tu chyba jest troszkę słabiej niż przy tych pierwszych, które były przed chwilą. I tutaj tak samo jest słabiej. Generalnie w porównaniu do tych pierwszych ogólnie ten zapach jest mniej intensywny i tu, i tutaj. Więc tu jest też znowu podobna taka intensywność. Więc teraz strzelam, że nie wiem, tu będzie oryginał, tu będzie odpowiednik perfumetka. O! To tutaj mamy teraz na odwrót, czyli tutaj nie trafiłam, ale tak jak mówię, w porównaniu do tego pierwszego zapachu C, ten jest na pewno i tu mniej już wyczuwalny, mniej intensywny, ale mniej więcej jest zachowana taka podobna jakby intensywność. O, ten jest intensywny. Tutaj to strasznie mocno czuć, to chyba jest jakiś milion. To rozpoznam wszędzie. Kurde, tu też dalej jest intensywnie. No znowu, i tu jest dość mocny zapach. Tu jest może tak minimalnie mocniej, ale bardzo podobnie też znowu się ale to... Ale nieźle, bo baliśmy się, że... Że w ogóle nic nie będzie czuć, ani tu, ani tu. Że po 24 godzinach tak na takiej serwetce nie będzie czuć, a to się okazuje... Strzelam tu oryginał, tu odpowiednik, ale bardzo podobna znowu intensywność, więc nie no wiem, to co będzie. O, to już w ogóle teraz się zaskoczyłam. Byłam przekonana, że no bo wiadomo, pewnie tak się nam zazwyczaj wydaje, że te drogeryjne będą bardziej intensywne, dlatego tym się kieruję, więc tam gdzie czuję trochę mocniej, to strzelam, że może to jest drogeryjny zapach, a tutaj miłe zaskoczenie, bo jest to perfumetka. Także faceci, jak chcecie się zaopatrzyć w miliona, to polecam. Tu jest bardzo mocno znowu wyczuwalny. Utrzymuje się ten zapach, nie powiedziałabym, że to tyle leżało. Tutaj tak samo jest mocno wyczuwalny. Kurde, nie wiem. Też możesz patrzeć, wiesz, jak są oba wyczuwalne, to też możesz patrzeć, który jakby ładniej też pachnie, albo który właśnie się ładnie... Właśnie tak chcę teraz zrobić, czy czuję jakąś... różnicę. Dobra, strzelam, że będzie oryginał perfumetka. O, no teraz trafiał. Tu mi się właśnie wydawało, że minimalnie jest właśnie ta troszkę chyba inna nuta wyczuwalna. Nie wiem, czy wczoraj też tak było, bo nie pamiętam, ale przynajmniej teraz, po tym czasie, jak leżały przez jakiś czas, to są podobne, ale tutaj jest intensywność praktycznie taka sama. Tutaj minimalnie jakaś inna nuta się pojawia, ale zapach nadal zostaje chyba taki... Chyba też wczoraj inaczej. Było, że Versace chyba, było lepiej, chyba tak, ale nie pamiętam. Ale nie pamiętam, właśnie musimy zobaczyć, więc na razie tak to wygląda po 24 godzinach. Teraz wezmę... Nie, chyba przedtem brałam z tamtej, teraz wezmę tutaj. Z tej strony chyba. Oj. Tu jest bardzo słabo wyczuwalny na tym. Mhm. Zaraz zobaczymy. Czy czuć trochę zapach, ale to na pewno nie jest tak intensywne jak przy tych wcześniejszych. Tutaj też praktycznie nic nie czuć. Więc nawet nie mogę porównać za bardzo tutaj, gdzie coś bardziej mi pachnie, bo tak naprawdę to
Ani na jednym, ani na drugim prawie nie czuć tego zapachu. Tak jest lekko, coś tam się przebija, ale nie wiem, więc nie wiem, muszę jeszcze raz powąchać. Strzelaj. Czysty strzał, oryginał perfumetka. Trafiłam. Tu miałam takie wrażenie, że minimalnie coś tam jest bardziej takie słodkie, ale no nie wiem, możesz sam sprawdzić. Ja tu praktycznie już ani na jednym, ani na drogeryjnym, ani na perfumetce nie czuję praktycznie nic, więc ciężko było porównać, więc wcale drogeryjny zapach tutaj nie wypada jakoś generalnie. Troszkę czuć. Ale nie dużo. Tu też praktycznie nic. Tak samo? Ale zapachy praktycznie identyczne. No, ale nie, praktycznie w ogóle nie można jakby strzelić, czy któryś się jakoś dłużej utrzymuje. Dobra, następna lecimy. Chwila prawdy. O, tu jest bardzo mocno wyczuwalny. No, w porównaniu do tego, co było przed chwilą, to ten jest bardzo intensywny. Tu też jest intensywny, więc też podobnie. Strzelam, że oryginał będzie tu perfumetka tutaj, ale zaraz powiem dlaczego. Tak, dobrze strzeliłam, bo tutaj zapach bardziej mi się wydawał słodki i wydawał mi się, tu troszkę jest minimalnie coś tam innego, znaczy nie, że inny zapach, bo on generalnie jest podobny, ale tu jakaś też troszkę inna nuta, więc strzelałam, że tutaj będzie oryginał, ale intensywniejszy był na pewno ten. Więc tutaj się bardziej kierowałam tym zapachem, ale intensywność lepszą ma w tym momencie perfumetka. Zostały jeszcze trzy zapachy, także lecimy z następnym. Bardzo też intensywnie się tutaj utrzymuje. To jakiś chyba męski jest. Chyba ten Chanel, tak mi się wydaje, co wczoraj nie wiedziałam. No i tu też jest intensywny. To co ja tu mam wybrać teraz? Który ci się bardziej gdzieś tam podoba? Jak oba te same, to strzelaj. No. Intensywność taka sama. Tu może być troszkę minimalnie inna taka nuta, więc nie wiem, która jest z tym oryginalnym tak de facto, więc nie wiem, będę strzelać, że tu jest oryginał, a tu jest perfumetka. Tak, czyli tak jak myślałam, tak mi się wydawało, bo tu się troszkę tak przebijało inaczej. Intensywność praktycznie taka sama. Tu może minimalnie troszkę mniej, ale generalnie też bardzo podobnie, więc jak na razie to wszystko wydaje mi się wychodzi na plus. Chyba poza tym jednym zapachem, którego nie było czuć ani w oryginale, ani w perfumetce. Także zostały jeszcze dwa i lecimy dalej. Tu jest milion. Twoje ulubione. Tylko inny, mój ulubiony. No tu intensywny. Naprawdę te zapachy wszystkie mocno się utrzymują jak po takim czasie, także spoko. A Kasia do mnie, a co będzie, jak Zodek nie będzie czuć? No tu też jest intensywny, też jest podobny, więc nie wiem teraz, co tutaj mam w sumie wybrać. Nie wiem. Po tym, jak to odleżało teraz przez ten czas, to będę strzelać, że oryginał perfumetka, ale tu jest tak mała różnica, że w sumie to jest strzał i nie wiem, jak co pokaże się. O. Czyli tutaj tu strzelam, że oryginał, nie? Tak. A ten zapach jakoś bardziej tak, niby to samo, ale ten jakoś tak chyba minimalnie bardziej przemawiał, więc stwierdziłam, że może tu będzie oryginał, a tu się okazuje, że znowu perfumetka wychodzi na plus. Dobra, to lecimy z tym ostatnim. A, to wezmę teraz. Tu intensywnie pachnie, dalej. Ciekawa jestem, czy właśnie w porównaniu z wczorajszym inaczej teraz trafiam, jak to też odstało jakiś czas. Zobaczymy później, jak zmontujemy. Tutaj jest bardzo intensywnie, tutaj już bardzo słabo odczuwalny, więc kieruję się tym, że możliwe, że drogeryjne gdzieś tam powinny, wiadomo, jak to oryginał się dłużej utrzymywać, więc strzelam, że tutaj jest oryginał, a tutaj jest perfumetka. Mhm. Tak, czyli tutaj się zgadza. Tutaj jest dalej intensywny, mocny zapach. Tutaj jest wyczuwalny, ale już nie tak bardzo mocno jak tu. W zasadzie jest podobnie trochę do tego jednego, gdzie nie był wyczuwalny ani w jednym, ani w drugim przypadku. To chyba był ten perfum But. W kształcie buta, tak mi się kojarzy. Tak. Więc tutaj zdecydowanie oryginał w tym przypadku lepiej wypada. Ale generalnie powiem Wam, że jak za taką cenę i naprawdę...
po tym teście, no widać, że no naprawdę warto w coś takiego zainwestować, jeśli chcemy na przykład taki zapach sobie sprawdzić, nie jesteśmy pewni, czy w ogóle będziemy później używać, bo czasami kupimy jakiś taki drogeryjny, większy perfum, psikamy się tam jakiś czas i gdzieś tam później nam nie leży. Sama tak parę razy miałam, więc warto sprawdzić, czy jak wypsikamy nawet taką perfumetkę, to czy zdecydujemy się na przykład na taki perfum oryginalny. A na stronie też perfumetki.pl macie też możliwość zakupić pełnowymiarowych perfum, więc wtedy jak najbardziej każdy tam znajdzie coś dla siebie. I ja jestem pozytywnie zaskoczona, że naprawdę cena jest przystępna, utrzymują się w większości przypadków długo, no i praktycznie niektóre są nie do odróżnienia, a niektóre, w których ta nuta zapachowa minimalnie tam się różni, to tak naprawdę są wyczuwalne tylko wtedy, kiedy postawimy dwa i powąchamy tak jak teraz, bo na co dzień praktycznie bym tego, przynajmniej ja bym tego nie wyczuła. Także myślę, że test wypadł jak najbardziej na plus i myślę, że fajnie, że coś takiego się udało zrobić, bo też sami mogliśmy się w 100% przekonać, jak to wygląda i możemy, myślę, przynajmniej ja, bo Mateusz tam nie wąchał dużo, mogę szczerze polecić. No i plus tego taki, że za jedne takie drogeryjne perfumy, gdzie zapłacicie kilkaset złotych, no to możecie w tej samej jakby cenie mieć 20 tak naprawdę perfumetek. I tak naprawdę możecie sprawdzić, co Wam gdzieś tam bardziej różnych się zapachów, podoba. Więc ma to swoje plusy, wiadomo. Więc wiadomo, każdy wybiera, co uważa. Ja też jestem gdzieś tam zwolennikiem posiadania też takich drogeryjnych perfum, ale tak jak już wspominałam, fajnie nawet mieć coś takiego, żeby właśnie zabrać gdzieś tam do torebki małej ze sobą na trening, czy właśnie sprawdzić, jakie perfumy nam najbardziej odpowiadają, więc myślę, że jak najbardziej na plus i tak jak mówię, polecamy.